Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Stary, chcesz wygrać taką piękną koskę, albo może rękawiczki, albo może wiele innych skinów? Wystarczy, że wpłacisz sobie z kodem CROXY, więcej z Glue Skinsa. 5 dyszek wpłacasz, to bierzesz udział w każdym giveawayu. Ale jak chcesz oczywiście, no to masz tu giveawaya za 25, za 30, za 20, więc zapraszam oczywiście do wpłacania z kodem CROXY, jak oczywiście chcesz i jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygranie któregoś z tych skinów. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to po wpłacie dostajesz prezent z takim oto właśnie skinem, którego udało ci się wygrać. A my przechodzimy oczywiście do openingu naszego. Idziemy od razu na battle, oczywiście no kodzik CROXY. Tak, logujesz się z linku w opisie, bądź klikasz tutaj zielony plusik i wpisujesz, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś. 10% więcej dostajesz, oprócz tego jest skrzynka na Star za free, więc skorzystać sobie warto. No i oczywiście kodu trzeba użyć, jak chcesz wygrać skina za free. Oczywiście oprócz tego sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, no i oczywiście dołącz na Discorda, bo ostatnio został wylosowany już jeden skin, czekałem na ciebie jeszcze dwa giveawaye na kanale Ustrzel Skina, więc zapraszam cię gościu serdecznie. Czy tu się coś zepsuło w tej bitwie? Jest bot i samu, więc zobaczmy jak nam oczywiście pójdzie. Liczymy oczywiście w tej skrzyni Luxurious, no, na jak najlepszy item. Najlepszym itemem jest tu Gold Arabeska. W ogóle skrzynki Luxurious chyba nie otwierają na tym trybie Joker jeszcze ani razu, więc no, któregoś dnia na pewno będę chciał sobie przetestować, tak? Tylko na to potrzebny jest większy budżet. Zdecydowanie większy budżet. Zobaczymy, jak oczywiście się ułożą te najbliższe dni, czy uda nam się taką pęgę zgromadzić, żeby tą skrzynkę przetestować. 1500 niestety tutaj print stream, no i dostajemy na dziurę w pierwszej bitwie dzisiaj dosyć mocno i konkretnie, co mi się bardzo nie podoba, dlatego bierzemy oczywiście skrzynki od najtańszych i lecimy z moją no, ulubioną skrzynką, tak, nie będziemy tutaj czarować, jak chcę, że tak powiem, szybko i fajnie mieć szansę zarobić, no to oczywiście biorę Borrel Boss Case, na trybie oczywiście Joker i 5 takich skrzynek ładuję i zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Tryb Joker oczywiście sprawia, że każdy item w skrzyni jest do trafienia na takim samym procencie, więc super sprawa, no tylko wtedy te skrzynki trochę kosztują, tak, ale zobaczmy, bo tutaj często potrafią lecieć, bardzo, bardzo często, talony Tiger Tooth, czyli oczywiście najdroższy item w tej skrzyni, no i właśnie, no tylko nie w tą stronę, 3600 minimal wear, najdroższy fakturyniu 3800, mamy rękawice, no tutaj jeszcze talon dla nas i bitwa jak najbardziej powinna wtedy siąść, tylko no właśnie, mój przeciwnik też trafia tutaj rękawiczki za dwa koła, no i zobaczmy, ostatnie otwarcie, czy tu jeszcze ten talonik dla nas spadnie, no niestety, no póki co 2-2, niestety przegrane, nie podoba mi się to bardzo, no i trzeba tutaj coś wymyśleć, 4000 zł, czy mamy jeszcze skrzynki procentowe, no mamy skrzyneczki procentowe, to 6 takich skrzynek, oczywiście 4% na Goodknife'a Lore, 600 zł niecałe, koszt takiej bitwy, taki Goodknife, jeden jak spadnie, no to kosztuje 1300, no nawet 1700 zł, więc zobaczmy, taki Goodknife jak najbardziej fajnym zastrzykiem pęgi do naszego ekwipunku powinien być, więc zobaczmy, czy się uda. Co dwie skrzynki za nami, nie ma nic, 4 jeszcze otwarcia, tutaj no, ewidentnie moja reakcja w tym momencie, no ta naklejka idealnie ją opisuje, tak, this is fine, co z tego, że tutaj, że tak powiem, no odcinek się pali, tak, no bo póki co naprawdę na mocny time minus wychodzimy, wszystko póki co przegrywamy, tak, dostajemy na dziurę dosłownie w każdej battle, no gdzie nie pójdziemy, dostaję na dziurę, nie podoba mi się to bardzo, zobaczmy jeszcze raz tą skrzynię, czy na koniec spadnie kosa, no oczywiście, że nie, no nie wiem, naprawdę nie wiem, czy dzisiaj odpierdziela, ale dobra, skrzynia water, oj, powiem tak, no kosztują na 1000 zł, no ale zobaczcie, no, tutaj te itemy, mamy tutaj 6 itemów, które cokolwiek kosztują, 6 razy 4, to jest już wyższa matematyka, więc ci nie powiem, żeby się nie zbłaźnić, ale otwórzmy, no mamy naprawdę tutaj bardzo solidny procent na oczywiście trafienie któregoś z tych itemów, który kosztuje, no najtańszy tutaj ten Bowie chyba, nie? Będzie kosztować ile? Z 1400 nawet, więc zobaczmy, jeszcze raz, śmiało te przyczyny, daj się na koniec, no tutaj jakby spadł ten Huntsman, byłoby naprawdę super, no ale no niestety 70 zł zaledwie, nie podoba mi się to bardzo, 850, czy to jest moment, gdzie skrzynka CS-owa w
postanowi mi coś tutaj zarzucić w końcu i zrzucić jakiegoś oczywiście pięknego nożyka. Zaraz się przekonamy. 34 otwarcia, na tyle mamy. No i zobacz, czy tutaj coś się... No nie, no ej, myślałem, że już kosa leci. Przysięgam w tym momencie. Myślałem, że dostanę nóż. Szczerze, wolę sobie naprawdę każdą inną skrzynką zakręcić, niżeli skrzynką CS-ową. 54 zł zaledwie wydaliśmy, prawie 300. No dziękuję za oglądanie, no nie poszło tutaj ewidentnie dzisiaj po nasze myśli.